Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? Pierwsza Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, 14 werset. Jeśli nie wiesz, co dalej? Być może borykasz się z trudnościami w pracy. Atmosfera jest napięta, a szef wymaga od ciebie wciąż więcej i więcej. Nie wiesz, jak sobie z tym poradzić. Jednak Pan ma już przygotowane rozwiązanie tej sytuacji. On pragnie obdarzyć cię potrzebną siłą, abyś mógł podołać swoim obowiązkom. Jedynie z Jego pomocą możesz odpowiednio się zachować w różnych trudnych sytuacjach. Być może wiele lat modlisz się za swoimi dziećmi lub rodzicami, by się nawrócili, a mimo to nie widzisz w nich żadnej zmiany. Pan potrafi skruszyć twarde serca i sprawić, aby były podatne na Ewangelię. Naturalnie Bóg nie zmusza nikogo, aby zawrócił z jego złej drogi. Jednak Bożym największym pragnieniem jest, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i do poznania prawdy doszli. Bóg Zbawiciel chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Biblia, 1 Tymoteusza 2:24. Do mnie się zwróćcie wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Izajasza 45:22. Położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To głoś i tego nauczaj. 1 Tymoteusza 4:10. Bóg nie ma względu na osobę. Jest w każdym, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Dzieje 10, rozdział 34, werset. Być może czujesz się samotny i pozostawiony sam sobie. Nikt się tobą nie interesuje, ale Pan jest przy tobie. On może wypełnić te godziny spędzane w samotności i uczynić cię szczęśliwym. Być może wiesz o wielu chrześcijanach, którzy żyją w krajach, gdzie jest wojna i rozruchy i muszą stawiać czoła różnym trudnościom, a nawet prześladowaniom. Modlisz się za nimi, jednak sytuacja wcale się nie poprawia. Pan jednak zna swoich również tam. Nie wkłada na nich ciężaru, którego nie mogliby unieść. On może sprawić, że sytuacja polityczna się ustabilizuje, aby mieszkający tam wierzący mogli wieść spokojne życie. Obojętnie w jakiej sytuacji byś się nie znajdował i jakie sprawy by cię nie obciążały, pamiętaj o tym, że dla Pana nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg Zbawiciel chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Do mnie się zwróćcie wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To głoś i tego nauczaj. Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez
Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich.